Nalegam, weź 15. Za dużo mi dałeś. Spróbuję z nią pogadać, ale nie wiem, czy będzie mnie słuchać. Okej, dzięki, zobaczymy. Powiedz mu, że dał ci za dużo. Nie no, po co? Dobra, korytarz główny. Korytarz, jesteśmy na korytarzu. Nie wiem, powiedzcie mi, czy chcecie, tak trochę nie w temacie, ale cóż. Czy chcecie widzieć tę naszą postać tutaj, czy nie? Bo rozumiem, że w sumie bardziej ważne jest to, co jest tutaj. Ale mam taki ładny strój. Nie no, że tak sobie. Więc mi napiszcie w komentarzach, jeżeli kogokolwiek to obchodzi, że czy chcemy taki mieć obraz, taki mniej więcej, o taki, czy zbliżenie tutaj na to, co się dzieje w tym ekraniku tutaj. No dobra. Chyba śnię. Wiesz, że dałam się okraść Amber? Uff, w końcu skończyłam oprowadzić tego profesora. Amber to naprawdę wstrętna krowa. Krowa, no, bo mam ciapki i w ogóle. Uff, w końcu skończyłam oprowadzać tego profesora. Może nie gadajmy o Amber, bo będzie, że się dałyśmy tak łatwo. Czemu to robisz? Nie wiem, to zawsze mnie ktoś... Nie wiem, to zawsze mnie ktoś poprosi o przysługę. Ach, to dlatego, że wyglądasz na miłą. Zakończę rozmowę. Okej. Okay. Idziemy, nie wiem gdzie. Gdzieś. Widziałeś się z nią? Jeszcze nie, nie miałem czasu. Serio, to twoja siostra. Rusz się. Okej, okay, w każdym razie nie naciskam. Okej, okay, przyjdę później. A to jest tak jak groźba takie. Okej, okay, przyjdę później. Okej, okay, w każdym razie nie naciskam. Ups. Jeżeli naprawdę robi takie głupoty, to muszę z nią pogadać. Więc czemu tego nie zrobisz? No dobrze. Ma dużo zajęć na pewno. Zakończ rozmowę. Idziemy. Blam. Au, ale co? Ale o co? Ktoś na mnie wpadł. Hej, uważaj jak chodzisz. Co? To ty na mnie wpadłaś. Przepraszam, nie zauważyłam cię. Nie szkodzi. Idę się spotkać z moim chłopakiem. Drugie zdanie i musiała to powiedzieć. I się trochę spieszę. W sumie sama też nie uważałam. Ze swoim chłopakiem? To ktoś stąd? Nie, nie jest z tej szkoły. Raczej go nie znasz. Ja jestem Rosalia. Jeszcze raz przepraszam za zamieszanie. Do zobaczenia. Jej, to jest Rosalia, nasza druga koleżanka. Do zobaczenia. Pobiegła dalej. Okej. Okay. Ciekawe, jak wygląda jej chłopak. W każdym razie ona jest strasznie ładna. A jakie ma włosy. No, takie długie i białe. Białe, no, białe. O, dyrektorka. Dzień dobry. Dzień dobry, pani. Poszła sobie... Uff, żadnych zgubionych psów tym razem. Co dyrektorka robiła w tamtym miejscu? Tak w ogóle? To podejrzane. Mam dla ciebie pomysł. Naprawdę? Jaki? Amber uwielbia modę. Jestem pewna, że bardzo by się wkurzyła, gdybyś przyszła do szkoły w takich samych ciuchach jak ona. Powinnaś spróbować. Dzięki, spróbuję. Nie mam nic do stracenia. To chyba słaby pomysł, ale dobra, spróbuję. Ale my mamy taki ładny strój teraz. Dzięki, spróbuję. Nie ma za co. Okej, okay, no to idę na zakupy. Muszę kupić taki sam top, naszyjnik i torebkę, jakie ma Amber. Dobrze. W sumie my już nie musimy kupować, bo ja już to mam. Jej. Nie muszę przebierać. To mamy już tak trochę wszystko. Tylko ja tu jeszcze się pobawię z... Gdzie to jest? Jej. No dobra, to też nie pasuje. Czy pasuje? Mamy już ślicznie ubrane. My zatwierdź. Żegnaj ładny stroju. Witaj mniej ładny stroju. Dobra. Co tu robisz? Zapomniałaś mi oddać kilku dolarów, tak? Odchodzisz szybko. Hej, zaczekaj, ale co to za strój? Widzisz, zainwestowałam resztę pieniędzy w te modne ciuchy. Ale to takie same ubrania jak moje. Tak, nie są złe, co?
Hehe, nic nie mówi i wygląda na zdenerwowaną. Chyba udało mi się osiągnąć mój cel. To prawda, przykro mi, ale tobie te ubrania na pewno nie pasują tak bardzo jak mi. Haha, w ogóle nie masz gustu. Dlatego jesteś zmuszona kupować mój super styl, żeby jakoś wyglądać. Wrrr. No i nic nie mówisz? To nie szkodzi. Jeśli zapłacisz mi wystarczająco dużo, może się zgodzę dać ci kilka wskazówek odnośnie mody. Nie mam mowy. Tak to nie może się skończyć. Muszę wymyślić coś innego. Ale Amber nam dowaliła. Wybacz, ale ja się przebiorę sobie w to, co miałam wcześniej i zaraz wracamy. Okej, wróciliśmy. A więc masz dla mnie może jakąś kasę? Tak, oczywiście. Poczekaj, sprawdzę, ile mam przy sobie. Chyba w twoich snach. Wyluzuj, tylko żartuję. Niezbyt mnie to śmieszy. Co teraz robisz? Będę myśleć, jak się zemścić. Haha, masz jakiś pomysł? Sama nie wiem. Słuchaj, skoro Amber chce z tobą chodzić, może razem coś wykombinujemy? Nie, sama nie wiem. Diana, wędrujemy po szkole, bo nie mamy co robić. Nie widziałeś się z nią jeszcze, prawda? Ech, w sumie nie, przykro mi. No dobra, muszę coś wymyślić i dać jej dać nauczkę twojej siostrze. No dobra, chcę się zemścić na twojej siostrze. No dobra, nie chciałbyś pomóc mi ukarać swoją siostrę. Ukarać swoją siostrę. Muszę coś wymyślić i dać nauczkę twojej siostrze. Chcesz się zemścić? Nie uważasz, że to trochę głupie zachowywać się jak ona? Będę gorsza od niej. Spoko, to nie będzie nic bardzo, bardzo, bardzo złośliwego. Ech, skoro dyrekcja nic nie zrobi, sama muszę sobie jakoś radzić. Spoko, to nie będzie nic. Dobrze wiesz, że nie mogę się zgodzić na takie rzeczy. Nie musisz być na bieżąco. Nie musisz wiedzieć. Ech, no dobra. Domyślam się, że nic nigdy nie jest tylko czarne albo białe. Najpierw z nią porozmawiam, zgoda? Obiecuję, że jeśli nie będzie chciała ze mną gadać, to ci pomogę zrobić jej jakiś niezły kawał. Okej, świetnie. Idziemy sobie, bo nie mamy co robić. A więc zemściłaś się na tych demulkach? Nie, nie miałam zbyt dobrego pomysłu. W sumie to nie jest takie trudne. Jeśli masz jakieś pomysły, to słucham. Co ja mogę wiedzieć? Nie zastanawiałem się nad tym. Proszę. Jestem pewna, że taki cwaniak jak ty musi mieć jakiś pomysł. Naprawdę nie masz żadnego pomysłu. Wystarczy, że pomarzysz jej szafkę i włożysz do środka coś, czego się boi i tyle. Ok, pomazać szafkę, ale czego ona się boi? Uch, nie znam na tyle Amber, nie obchodzi mnie to, więc przynajmniej z tym poradź sobie sama. Okej, dzięki, kast, flirtujesz mnie znowu. A więc spróbowałaś? Twój pomysł był raczej słaby. Nic mi to nie dało, oprócz tego, że się ośmieszyłam. Zrobiłam tak, jak mówiłaś, tylko się ośmieszyłam. Prawie wcale nie zareagowała. Och, przykro mi, nie jestem raczej mocna w takich żartach. To po co mi doradzasz? A więc co teraz zrobisz? Pomyślę nad czymś innym. Domyślam się, że ja już ci się do niczego nie przydam. Tylko nie bądź dla niej zbyt złośliwa. Czemu się o nią martwisz?